Sceny startowej zaczekamy tylko już na jej wejście oraz luzaka. I lada moment gonitwa się będzie rozpoczynać. Obsługa już ucieka i wszystkie konie wystartowały. Nierówny start, został trochę skok, została lawa, a po wyjściu ze startboxów na prowadzeniu trzy konie. Jest tam Somalia, jest również Chloe i właśnie jest, zdaje się, luzak. Około 1400 metrów do celownika. Te trzy konie nieznacznie oddzieliły się od reszty stawki. Na prowadzeniu teraz właśnie luzak i Chloe. Odpada trochę Somalia, następnie goni je Pinotage, Middle Rose, jest tam również Foxy Nox i jest Happy Day. Zdecydowanie na końcu jest teraz Scott. Konie zaraz będą wchodzić w zakręt, cały czas na prowadzeniu Chloe, zaraz za nią jest luzak, już zaczyna go wyprzedzać Pinotage i to ona jest na drugiej pozycji, goni tam także Middle Rose, Chloe cały czas na prowadzeniu, ale po zewnętrznej dużym kołem Pinotage i to ona teraz wychodzi na prowadzenie. Pinotage wyprowadzi wszystkie konie na prostą finiszową. Około 600 metrów do celownika, dużym kołem lawa, ale Pinotage cały czas na pierwszym miejscu. 500 metrów do celownika, Chloe i Pinotage. Pinotage prowadzi, ale wszystkie konie zaczynają gonić na 400 metrów przed celownikiem. Pinotage rozpoczyna tam finisz również Middle Rose oraz przy bandzie Amadora. Pinotage i Amadora goni także Chloe. 200 metrów przed celownikiem wyprzedziła Pinotage. Amadora i Pinotage do celownika. Ważne miejsce. Amadora. Amadora. Była tę gonitwę. Druga Pinotage. Chloe Middle Rose. Następnie Nero. Happy Day, lawa, Scott, Foxy Noxy i stawkę zamyka luzak. Proszę Państwa, poczekamy teraz na zatwierdzony przez sędziów, przez Komisję Techniczną wynik tej gonitwy. Gratulujemy oczywiście wszystkim tym, którym udało się wynik trafnie wytypować. A przed nami gonitwa tego dnia wyścigowego. Na tym wszystkim będą ścigać się kłusaki francuskie. Gonitwa i partynice międzynarodowe starszych kłusaków na dystansie 2200 metrów. Tym z Państwa, którzy rzadziej pojawiają się na partynicach, a może są z nami, powiem, że nie prezentują się na padoku. One trening przed wyścigiem przeprowadzą główną, więc bardzo serdecznie tutaj zostać i przyjrzeć się widowisko naprawdę wygląda. Mieć sześć koni z jednym, dwójka to Majer, czy Bogdan, debiutujący to jego gonitwa. Z Dietrem Bless, piątką i koń numer 6 Munde Boissobert. Gonitwa na dystansie 2200 metrów o Puchar Rady Osiedla Partynicy. Start dotarliśmy na godzinę 15:15, a konie swoją rozgrzewkę przeprowadzą na bieżni przed Trybuną Główną. Bardzo serdecznie tutaj zapraszamy.